ten próg konstytucyjny 60% zadłużenia względem PKB. Więc nie mamy technicznych, prawnych możliwości bez zmiany konstytucji na uregulowanie tych roszczeń. Ale możemy przekazać te ziemie, te pieniądze w nieruchomościach, na przykład ziemię rolną. Trzeba mówić ludziom, że Żydzi dostaną naszą polską ziemię. To bardziej ich chwyci. I co więcej, myślą państwo, że jak oni już dostaną tą naszą polską ziemię, to będą sami ją uprawiać? Oni zatrudnią Polaków, założą Polakom homonto i będą uprawiać nimi pole. Bardziej przerażająca wizja, prawda? Ja bym nie chciał mieć takiego homonta na sobie i uprawiać pola temu Żydowi. W ten sposób trzeba mówić, to jest bardziej emocjonalny przekaz, bardziej trafia do człowieka, zwłaszcza do naszych wyborców, a nie o 200 abstrakcyjnych miliardach dolarów. I to jest bardzo ważny element naszej kampanii. Zresztą to wychodzi z badań. To ludzi interesuje, musimy o tym mówić. Homoseksualizm w zestawie Brownowi,